Ej, no właśnie. Może zrobię coś innego jeszcze. Jeszcze coś innego. Jakieś kategoria inne. Bo będzie coś, na co w końcu, jak babcie kocham, czekaliśmy. Podsumowanie Apple Music. Fuck yeah! W końcu. Może się dowiem, co tam się słuchało oczywiście na Apple Music. A na końcu może jeszcze zrobimy podsumowanie całego Last FM ze wszystkim. Więc przejdziemy już do rzeczy. Tak, 2021 replay. When you were busy listening to. O! 1827 godzin muzyki w tym roku. Dużo. A swoją drogą w końcu nie liczą mi to w minutach. Przynajmniej nie będę, kurde, jakby na to nie patrzeć. Ogólnie. No wiecie, zamieniać z minut na godziny, więc przynajmniej wiem, że prawie 2000 godzin, ale no ogólnie to 1827 godzin muzyki w tym roku. No i zobaczymy. Oczywiście ten replay na Apple Music będzie się jeszcze aktualizował jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, o ile dobrze pamiętam. Tak, 2 tygodnie jeszcze. I potem żniwka się zakończą, i później oczywiście nie będzie już później nic tam dodawane nowego, warto zaznaczyć, więc fajnie, że tutaj jest nieco później, bo przynajmniej będzie większy kontekst. No zobaczymy. No i patrzę, i tam pierwsze miejsce ku niczyjemu zaskoczeniu: Black Lungs Architects. No, nie ex aequo, tak naprawdę Black Lungs Architects i co najistotniejsze, utwór, za który chyba, no, z płyty, na której chyba faktycznie możecie mnie zjechać. Jest to Degenerates a Day to Remember. Ojoj, chyba jeszcze do wiadomo, płyty od A Day to Remember jeszcze wrócimy, bo chyba niektórzy mnie powieszą za to, że słucham takiej piosenki. Drugie miejsce, Prologue Twilights of the God. No nie pamiętam już, co tam trzecie było, ale jest to Batory, 20 odpaleń. I tu jest fajne, że w końcu mamy liczbę odtworzeń i przynajmniej nie muszę się domyślać, ile razy to było odpalone. Nareszcie. Najważniejsza życiowa sprawa. No i trzecie miejsce, o dziwo, viralowy nieco. Ostatnimi czasy viralowy utwór na Pikpoku oraz no jeszcze w 2020 takie rzeczy. Mr. Harvey Sphinx Thinking About the End. I znowu A Day to Remember. Wow, A Day to Remember trochę się zagościło na Apple Music. Nawet pomimo pewnej płyty, którą pół świata nienawidzi. Tak, aczkolwiek tutaj można sprawdzić całą resztę top setki, bo tutaj można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Dalej, dalej. Mamy Doomsday Arterium. No, mamy coś dużo, dużo mniej znanego. Jest to oczywiście Centurized od Centinex. No, w sumie na szczęście mamy jakieś utwory, które są nie od jakichś mniej znanych zespołów, więc mamy tu docenionego Centinexa, mamy jeszcze Scrooge Varduny, do tego zespołu jeszcze wrócę, ktoś miał na Spotify chyba zawaloną topkę piosenek Varduną, a tutaj też Warduna się tu pojawiła, o dziwo, w Apple Music, no niestety nie na Spotify, na Spotify Varduna no ogólnie później trafiła, bo teraz też mogę zaprosić zarówno na Apple Music, jak i na Spotify, tam oczywiście aktualizuję te playlisty, no bo tu się pojawiały właśnie te nowe. No bo właśnie pojawiają się oczywiście specjalistyczne playlisty, takie na porę roku i te sprawy. Więc warto zaglądać do obu, jak ktoś ma rzeczywiście iPhone'a tak jak ja. Nieważne jakiego, po prostu iPhone'a i chuj, trzeba albo korzystać
płaci za Apple Music, to może też sprawdzić, co tam jest na Apple Music. Tam trochę wcześniej pojawiają się te playlisty. Na Spotify też warto spadać, bo też są one aktualizowane, więc ten nowargu na później się pojawiło. No, warto zaznaczyć, że część tych utworów się pokrywa. No, Black Lungs się pokrywa, Mr. Hyde Things About End także. I również kolejnym utworem, który się tak pokrywa z Spotify'em, jest Our Courage, Our Counsel od While She Sleeps. No tutaj po 16 razy również Scrooge, no i ten Our Counsel, no i Death Butterflies też po 16 razy. Znowu Architects. 10 miejsce zajmuje Śpisz jak kamień od Kata. Wiecie, no Kata bez Romana nie ma. Oczywiście jest to ten Kat z Romanem, nie taki Kat Luczyka, który, za którego tego Luczyka powinni powiesić za jaja, za to, że zbezcześcił legendę polskiego metalu, dzięki Luczyk. Digital Puff, czyli już mogę potwierdzić, że nie mam nerwowego gustu jak w Spotify, tylko coś spokojniejszego. W sumie Scrooge też jest taki spokojny, Death Butterflies także, ja tych utwory trochę znam na pamięć, niektóre. Cover Master of Puppets od Trivium. I takie klasyki jak Ally. No mamy Cold od At The Gates, którego chyba raczej nie ma. Waiting for November się pojawił, również Catastrophic od Trivium z ostatniej płyty. Znowu taki spokojny utwór, tak Knife Party, znowu Battory, tym razem The Woodwoman, czyli kobieta drzewo. Kto? No i jest trochę Van Self-Load, trochę więcej niż na Spotify, bo tu jest Lost in All i Bad Country. Mamy kolejny cover, tym razem od Cradle of the Firth, który się zwie Halloween by the Name. Jak wiadomo, oryginał to oczywiście Iron Maiden. To jest wersja bardziej dokręcona. O, i tutaj jest Demolisher, akurat widzę. Również on się znajduje na Spotify i tu jest ten śmieszny utwór, że to jest niby do przemyśleń według Spotify'a, przynajmniej nie ma takich kategorii, że jakiś do przemyśleń, jakiś do walki z demonami, bo potem ja się śmieję, że co kurwa. Pitbull Map, klasyk. Freezing Moon od Mayhem, tego nie ma. Horns of Bahamut, Behemoth, tego też nie było. No i In The End, Linkin Park, tak kim by nie znają. Piosenka In The End. Paper Castle od Arteriu się znowu pojawia. Think of the damage we are done, Harakiri of the Sky. To też, no ta piosenka chyba też się pojawiła na Spotify w podsumowaniu. Rise and Fall, Angerus Apartrita. No tu będą takie już docenienie. Cztery, tu mamy Bongzilla i Greened Tomb. Dla ludzi totalnie zjaranych, skoconych. Within the Might, Death. Tak, pozdrawiam, czeka z świętej pamięci, jest dumny. Wizard od Gorilla Hammer, no i Zef Kuptasy. O, tutaj jest też Meet the Men, ale my tu nie mamy męstwa, a How Comes Corneille Taylorem. The Fall into the Time z najnowszego albumu At the Gates. No mamy pod rząd dwie mgły, Age of Escure, dwójka i szóstka, o ile się nie mylę. Dying in Your Arms znowu się pojawia, to też był utwór wyróżniony. Nervous się pojawił. Tego nie ma, Ulolo, no i Hurta też nie ma. First of the Fire też nie był, nie załapał się. Englishment, znak zapytania. Seven Hills, Fever, Asylum od Dispirit, no Fever od Bullet, Mamy Valentine, Sleep Speciality się pojawił, a i pojawił się Anal Nakram. Iltamori. Ale ze mnie masuchi. A, i znowu taki spokojny utwór, Passenger się pojawił. Ja się zastanawiam, czy naprawdę mam nerwową aurę, czy po prostu Spotify nie wyłapał niektórych utworów. Chociaż też faktycznie są takie, które się włapią tą aurę, bo na przykład jest Make Gore Green Great Again od Brutal Sprinkle. No i znowu Don't Remember, tylko tym razem nieco mniej znany utwór z tej płyty, czyli Permanent. Aż o tej płycie wspomnimy. It's a fucking nutshell, tak jak będę wspominać. Shade od Trashboard, Ring of God Batorego, to jest Bleed from Within, The End of the We Know. Przynajmniej z podsumowania dowiecie się, jakie tam zespoły się znajdują z tego filmiku.
No jest Iowa Slipknota. Jest też Doomsday Architectum z ostatniej płyty ich, Trophy of Violence i znalazł się This is River, Black Labor Society. O, klasyk, Raining Blood się znalazł od Slayera. Slayer! Tak, jest, są klasyki, są też takie utwory, które może dla was są nowe, są też i klasyki, widać. Inspire od Cave In, mamy Profesury, czyli wiadomo, satyra na dzisiejszych foliarzy. Powiem szczerze, że Profesury strasznie aktualny na piosenka, zwłaszcza to, co się dzieje w trakcie pandemii, że te fake newsy różne, że tam są ci foliarze, no aktualny. Raczej oczywiście, żeby też tym no, foliarzach, na przykład autora się nie popierdoliło, że to właśnie o tych ludziach, wiecie, co nie ignorują COVID-a, tylko właśnie o nich. No i znowu mamy klasyk w pokroju Crowinga od Linkin Park. No i jest nawet oryginalne Halloween by the Name od Iron Maiden. Oryginalne, nie od Krendla. Norland, Dial, 593 Escape od In Flames. No, oczywiście jest Necrophilac od Slayera, kolejny Slayer, New Abortion. No i The Devil's Song, Marduka. No cóż, mogę się utożsamiać się jako prawica. No i jest jeszcze Witchfinger General, Bloody Hammers. Roman Sky, mamy Dome of the Megiddo, Celty Frosta. A i moja ulubiona piosenka Dragon Force'ów, Throwing the Fire and the Flames. No, piosenka, którą można kojarzyć chociażby z gry Guitar Hero 3. No jest Sick and Strike od Soundfly. No i znalazł się jeden Five Finger Death Punch Anywhere But Here. No jakiś pitch. You listen to 5,035 different artists so far this year. Have your current favorites. Czyli tutaj już mamy nieco więcej artystów niż tutaj. No tu widać, no tu po prostu częściej słucham. No klasyk. Ech, no i w końcu Apple Music pomyślało o moich oczekiwaniach. No chyba, że w trakcie października coś musiały się szyki poszykować, ale tutaj akurat nie ma wątpliwości, że tutaj wiedziałem, że tak będzie. Trivium! 47 godzin! No i tu znowu jest fajna rzecz, że tutaj można zobaczyć, ile godzin słuchaliśmy danego artysty, więc wygrał Trivium, no bo w sumie i tak ten rok pod Triviumem stanął, więc no, żadna niespodzianka, 47 godzin. Drugie miejsce, Avatch Sevenfold, mimo że Sevenfold nic nowego nie wydało jak na razie, no jakąś tam nietrefną współpracę zaliczyli z jakimś, no, FX. Kurwa, Shadows, dlaczego? No, aczkolwiek, no, nic nowego nie wydało. 44 godziny. Trzecie miejsce zajmuje Batory, Qui-Gon dumny będzie za grobu. 40 godzin, tak Batory się trafił. Czwarte miejsce Metallica, 38 godzin. Metallica też nic nowego, no jest tam remaster czarnego albumu, ale to się nie liczy. Ech, i mój nieśmiertelny, i moja nieśmiertelna pozycja na ówczesnym Spotify, Linkin Park, 37 godzin. No jeśli chodzi o Slipknota, który wygrał na Spotify, jest on na szóstym miejscu. Bo 34 godziny. Potem jest Iron Maiden, 33 godziny. A Day to Remember, 30. Judas Priest, 30, tak jak Zekwo. In Flames, 29. Deftos, 28 godzin. While She Sleeps, Lamb of Godem i Defen, 25. Stansowy, 24. Architects, 22 godziny. Wraz z Mastodonem, Behemoth po 21 z Cradle of the Filth i Anthrax. A mnie to są, to już to wszystko. No i to, co brakowało mi tych podsumowaniach, to topka z albumami, bo mi to kurwa czasem brakuje mi jej. I czasami robi mi się smutno, że mi brakuje na przykład podsumowań albumów, więc tutaj też będziemy szczepić ryja. Out of the
317, czy tam 3017 albums you have checked this out year. Czyli sprawdzamy po prostu 317 albumów w tym roku, ale oni mi wyłonili 10 takich najlepszych. No i ku niczyjemu zaskoczeniu wygrał For Truth That Wish For. No, od Architects. W sumie się nie dziwię, bo ten album doczekał się nawet recenzji na tym kanale i chyba będzie chyba gdzieś tak na dole. I to nie jest żadne zaskoczenie, bo to jest bardzo fajny album, bardzo mi się podoba. Więc tu jest ten pierwszy nowy. Drugie miejsce zajęła Iowa Deluxe, 80, pamiętam, architekci mieli 85, czyli jest, była zażarta walka, ale jednak Architects wygrałem. Iowa, no bo ja posiadam, wiadomo, wersję Deluxe, 80 odpaleń. No, w sumie ten album też ma recenzję na tym kanale. Oczywiście jest to cult classic jak dla mnie, no jedna z lepszych albumów nu metalu, uwielbiam ten właśnie album. No i w sumie nie dziwię się, że się znalazł. No, jak do tej pory jest to najstarszy album z tej topki, bo z 2001. Trzecie miejsce, Sleep Society, While She Sleeps, 59. No, to jest kolejny nowy album, więc tutaj dużo będzie nowych albumów. No, Sleep Society to też bardzo dobry metalcore w tym roku, również doczekał się recenzji, też można ją obczaić. Zapraszam w ogóle na ten kanał, zostawcie tam suba. Czwarte miejsce zajmuje to Ascendary, bonus track, 58 odpaleń. Tak, Ascendary, no tak, och, właśnie zastanawiam się, czy właśnie nie zrobić, bo tu już jest plan zrobienia właśnie Ascendary. Właśnie, myślę właśnie jak, kiedy, ale jest w planie. No i pozycja, za którą chyba niektórzy by mi sprzedali dislajki i pytali się w komentarzu, jak ty tego kurwa możesz słuchać, jest to You Are Welcome Day, A Day to Remember, 50 odpaleń. Tak, jak ja mogę tego słuchać? Kurwa, normalnie. No bo w sumie jest to taka trudna trochę decyzja, że You Are Welcome się tam znalazł. W sumie mnie to nie zaskakuje, próbuję zrozumieć, o co tu chodzi, no i wciąż podtrzymuję swoją ocenę. I kurde, ja wiem, że są były problemy, ja wiem, że tam rok tam przesuwali ten album, ale z drugiej strony, no i tak jakby spojrzeć jakby z perspektywy chociażby co wyjdzie przeszłości, to w sumie na przykład ten cały psychoscenariusz zapowiedział przynajmniej 9 albumów i nie wiadomo, no póki co nie wiem jaka będzie przyszłość Day to Remember, ale wiadomo, wszyscy mnie zleją za to, że słucham, że na piątym miejscu You Are Welcome, jestem nielicznym masochistą, słuchanie tego albumu, muszę się pochwalić, że jestem w stanie tego słuchać, w sumie nawet siebie szanuję, że 50 odpaleń, bo niektórzy by nawet ani jednego nie odpaliliby. No ale trafił się. You Are Welcome. No w sumie, no 3 razy to był słuchany i wciąż uważam, że co to nie było najgorsze. Ja wiem, to jest najgorsze ogólnie w dyskografii, ale tak z perspektywy, bo ja już słyszałem już Closera, więc to nie jest tak, że to jest najchujowsze, co mnie spotkało. No i tak były już, i tak wyszło jednak, mimo wszystko udało mi się jeszcze znaleźć kilka gorszych albumów od tego i przy tym You Are Welcome powinien dostać Grammy. Na przykład Attila to była koszmar, Ekipa przeżyłem, ale też nie przeżyłem, no i Together the Names. No jeszcze to tak rozszerzę to w podsumowaniu. No i co na domo, będzie spoiler, to na pewno będzie najlepszy zły album You Are Welcome, przy którym mimo problemów technicznych, mimo tego, że te piosenki też są nie do końca dopasowane, bo no ogólnie ten album nie trzyma się kupy, bo każda z piosenek jest dosłownie z innej parafii i to wszystko się nie skleja, to wciąż jest przyziemny album, który mimo wszystko warto posłuchać nawet z takiej ciekawości i zobaczyć, co tam upiechcili przez te pół roku. 6. miejsce, Customs Regard to the Prayal. No. Czyli najlepszy core, jaki wyszedł. Swoją drogą bardzo świetny. Bardzo dobry, też z takim podobnym opóźnieniem, ale tu im się dużo bardziej udało i fajnie to wypadło.
Krywatan Warduna 38. No, wraz z Call of the Wind Powerwolfa Deluxe Version. Krywarduna z Powerwolfem się złączyli. I to muszę przyznać, że oba te albumy są fajne. Chociaż Krywatan jest dużo fajniejszy, bo też to jest album z dziesiątką tutaj. Jest to bardzo klimatycznie fajny album, przyjemny. No i taki uspokajający. Znowu obalam swój mit o spektrumie mojej muzyki ze Spotify. Słucham Krywatana dla wyluzowania, żeby nie było, że same nerwowe rzeczy. No i Call of Wind, no album z dziewiątką akurat, no bo ja tu też udostępnię, no przy okazji podsumowań, jak skończę wypełniać notes, cały notat, PDF z ocenami. No, bardzo fajny album, bardzo się dobrze bawię. Deluxe Version jeszcze oferuje tutaj wykonanie, ja oczywiście tych klasyków z gośćmi specjalnymi. Tam jest Matt K. Hefty's Tribuma, tam jest Boss, Alastor McGlory Hammer. No, jest Plejada Gwiazd oraz wersje orkiestrowe, więc Deluxe również oferuje. No i mamy In Ways Special Edition z Tribuma, czyli kolejny taki bardziej retro album. Może nie wiem, czy nazwać go retro, bo ma 10 lat już. No, Trivium już tak forsuje. No i powiem, że też bardzo fajny album, też polecam. Mimo wszystko, no, może ten jeden utwór był nietrefny, ale powiedział szczerze, że jest to przyjemne. No, jeszcze też ten fakt, że no, była robiona recenzja i też odświeżałam ten album, też przyczynił się do tego, że tam się pojawił. No i 10 jest nowy Rob Zombie, The Lunar Injection. No, 37 właśnie z In Ways'em. Więc powiem szczerze, fajnie się złożyło. Tutaj mamy nieco dokładniejsze dane. No, nie ma jak na razie zbyt dużo, ale to może lepiej, bo nie chcę tu jebanej beki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.